Iwono, jesteśmy na spektaklu Skok w bok. Powiedz, czy wiesz, o czym jest ten spektakl? Czy czytałaś może? Nie, właśnie nie. Specjalnie, żeby była miła niespodzianka, ale najlepszy był mój mężczyzna w tym wszystkim. Skok w bok. Ciekawe, mówi. Ja mówię, słuchaj, idziesz... A zabrałaś go ze sobą? Mówię, idziesz ze mną, czy nie? Mówi, no nie, nie idę, bo mam swoją tam pracę, ale no ciekawe, skok w bok, no bardzo śmieszne. Czy zamierzasz? Ja mówię, nie. No właśnie, ale powiedz, czy może w przeszłości miałeś taki skok w bok? Nie mam, nie robię czegoś takiego, także jak jestem w związku, to jestem wierna. Jesteś wiesz? Wierna. Jestem wierna i dopiero jak się coś skończy, to wiadomo, możesz sobie pozwolić na wiele, ale nigdy tego nie robię, ja nie zdradzam. No właśnie, bo ty się wykazałaś wielką wiernością, bo jednak rozstaliście się ze swoim partnerem. Nic nie zrobiłam. A nagle... I nic nie zrobiłam. Ale co, czy to jest taka wielka miłość, że wróciliście do siebie, czy... No chyba tak, skoro tak się stało, wiesz, naprawdę. Aczkolwiek tutaj mnie już właśnie wiele osób pyta na ten temat i mówię tak naprawdę, że nie wiadomo, co przyniesie, tak? Nowy dzień. Ja bardzo chcę, żebyśmy byli razem, ale czas pokaże, tak? Ja już nie chcę zapewniać, bo te moje zapewnienia się bardzo źle kończą. I czasem są... Czasem wychodzą śmiesznie, no ale po prostu tak jest, tak? Ja zawsze powtarzałam, że chyba ten, kto tak naprawdę był zakochany i takie coś się zdarzyło jak mi, no to jest w stanie to zrozumieć. Nie zrozumie tego na pewno ten ktoś, kto nie był zakochany. O. Że może tak być, że, przepraszam, że są rozstania, powroty. W moim przypadku było trzy razy. No i co? Macie, a dlaczego, jak uważasz, dlaczego w dzisiejszym świecie tak dużo tych zdrad, skoków w bok? Niewierności. Jak myślisz? Nie wiem. I powiem ci, to jest temat rzeka. Ja się na ten temat nie wypowiadam. Niedojrzałość może? Nie wiem. Temat rzeka, mówię. Temat rzeka, nie ma co nawet gadać.